Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się dzisiaj w grze Archvale. Czyli na polski tłumacząc grze Dolina Łuku bądź Łukowa Dolina. I cóż, na wstępie powiem wam tylko tyle. Gierka jest bardzo nowa, bo dosłownie premierę miała chyba nawet wczoraj, jeśli się nie mylę. I no, powiem wam szczerze, jak ją tylko zobaczyłem na pierwszych trailerach, to porównałem ją do kilku rzeczy. Nuklearny Tron, Forager i poniekąd może też Enter the Gungeon. Dużo o grze nie wiem, wiem, że ponoć jakiś RPG. I cóż, dzisiaj za sprawą Xbox Game Passa spotkamy się w niej, więc klikamy w play. Nowa rozgrywka i zobaczymy, jak to się wyjdzie. Tak, jak to się wyjdzie, jak to wyjdzie, dobra. Lokalny multiplayer, fajne, może kiedyś pokażę. Ale póki co, silny player na normalu. I zobaczymy, dokąd to prowadzi. Więc tak. Dziecko Archvale. Paradise to było raju poza tym. Czy poza. Obudź się. Siedem wielkich kamieni leży uśpionych, zapieczęciowanych w głębinach tego królestwa. Uwielbiam tłumaczyć. Kiedy się zjednoczą, przywrócą zapomniany most między światami. Idź naprzód, przebudzone dziecię. Arch cię oczekuje, coś tego typu, okej. I co to? Dobra. Jak to działa? Myszka, kursor, jej, mogę machać i wkurzać ludzi. Ladom skaczę, znaczy jakim skaczę, chodzę i tyle. Pochodnie się zapalają, są jakieś dzbanki. Okej, dobra, wniosek numer jeden. Jak widzę dzbanki, trzeba po nich biegać, bo są tu jakieś pieniądze. A pieniądze zazwyczaj oznaczają coś dobrego. Tak. Na pewno muszę wam przyznać. Naprawdę przypomina mi tego nuklearnego trona, czy nuklearnego kibla, jak złoty zwał. Miałem jakieś krzaki, przez które przejdę. Ale jednocześnie wydaje się taki trochę przyjemniejszy dla oka. Na pewno, co mogę powiedzieć. A póki co, więcej nie wiem co powiedzieć. Okej, dobra, jeszcze wiem, że numerami 1, 2, 3 tak dalej się zmienia ustawienia. A póki co mam tu jakieś coś i skrzynkę, którą możemy otworzyć. Okej. I mamy mieczyk, który atakuje na dystans. Jakiś posąg. Dobra. Dodatko, że nie ma tutaj w ogóle w opcjach informacji o sterowaniu. No trudno. Ale jakoś sobie poradzimy. I teraz najważniejsze pytanie, czy mogę świeczki niszczyć? Nie, nie mogę. O, ale krzaki mogę. A, teraz dopiero uczą tego. Super. Wytrzymałe krzaki, bij, zabij, bij, zabij. Dobra. Okej. Dzbanki też można rozbijać na dystans. Przyjemnie. I o nie, pierwszy wróg, oczywiście, slime, bo co innego mogło się pojawić. Oczywiście, że slimy. Okej, no. Pod tym względem właśnie mówię, że trochę mi to przypomina też może właśnie nuklearnego, czy Gungeon, Gungeon. Bo właśnie widzicie, pokoiki, walki. No, jak tutaj tego nie porównać? Jedno, co mogę tak powiedzieć osobiście jeszcze, to zauważyłem, że nie ma muzyki, co jest delikatnym minusem. I cóż, naciśnij shifta, żeby zdaszować, okej. Nie jest może najwygodniejsze, ale też nie jest najgorsze. A, dasz przez pociski, żeby unikać obrażeń. No, mechanika stricte z Gungeona, czyli Gungeona. Pierwszego, rzecz jasna. Nic nowego. Tam była rolka, tutaj jest dasz. No, ale przyjemnie. I okej. Zwykłe gluty oraz jakiś taki fioletowo róż... Nie, dobra, są tylko zwykłe gluty. Chociaż nie, dobra, są jakieś różnymi kolorami. Nie wierzę, otrzymuję obrażenie. Takie głupie sposoby. Tyle przez własnej winy, bo zamiast się skupić na walce tutaj, na strzelaniu z mojego deskowego mieczyka, to skupiam się na jakichś gadaniu głupot. Znowu otrzymam obrażenie. I co my tu mamy? Pierścień onyksowy. Ekwipunek, okej. I co teraz? Okej. Jej, mam jedno brony. I okej. Nic więcej tu chyba nie pokazują. Na pewno mamy taba. Co dalej? No. Mamy gluta, mamy to. Nie wiem po co. To wszystko. F, żeby się wyleczyć. Okej, przyjemne.
No i wiadomo, że mamy jakieś leczenie. Lepsze to niż większość gier, które leczenia oferuje. Tylko w postaci takiej, no, że musimy je samym zdobyć. Są najczęściej trudno dostępne. A póki co dobra. Mój największy zarzut właśnie się wyłączył, bo mamy ładną muzyczkę. Tylko nie miała problemu z prawami autorskimi. Bo jeśli tak, to będę musiał niestety to wyciszyć i zarzucić jakieś z biblioteki YouTube'a. A to znaczy pewnie, że będzie Sucks Fall. Sucks Falls, czegoś tak, czy Falls. Okej. Okej. Fontanny odnawiają życie i miksturki. Kiedy upadniesz w bitwie, wrócisz do ostatnio użytej fontanny. Okej. Dobra. No. I w ogóle ten styl, jak mówiłem, podobny do tego wszystkiego, ale też trochę do Foragera, bo... Jeśli się nie mylę, Forager... chociaż nie. Forager chyba... Nie ma żadnego związku z tym, bo tak mi zastanawia, czy gościu, który pracował nad Foragerem, pracował też nad tym, czy nie. Ale nie kojarzy, żeby on tu wspierał produkcję tego wszystkiego, więc... Tak to byłoby głupie gadanie. O, dzbanek. Mogę nim rzucić czym w Zeldzie. Powiedzmy tak, można też powiedzieć właśnie tutaj trochę czuć też takiej starej Zeldy. Chociaż ze starymi Zeldami to mogłabym powiedzieć, że miałem niewiele styczności. Okej. Skoro trzymam obrażenia, a jeszcze trzymam obrażenia przez wpadnięcie do wody. To od razu fontanna. Jak na prawdziwego... po prostu męskiego mężczyznę przystało. Nie ma tak łatwo, że będę szedł ranny, jak mogę się wrócić do ogniska. Żeby od razu się uleczyć. W szczególności na etapach prostych, to czemu nie? Jej, wygrałem i znowu z banka. Ciekawe, czy w ogóle właśnie mogę go wynieść z tej lokacji, jeśli tak, to idziemy z nim. Ukradli. Nie pozwalają wynieść, okej. W ogóle ciekawe mnie, jak było na padzie ze sterowaniem, bo obstawiam, że mogłoby być nawet lepsze, ale... No, jak wiecie, mój pad ma to do siebie, że ma spore problemy z klikaniem przycisku A, więc... Przerzucam się ostatnio coraz częściej na klawiaturę, nawet jeśli to niekomfortowe. A póki co tak, idziemy przed siebie, nawet... Szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy jest jakiś większy cel na to nasze podróżowanie. Więc no... Okej, dobra. Wniosek następujący, można z bankami rzucać za olbrzymie obrażenia, fajnie. Słyszę to. Widać, że gra jest po prostu liniowa, ale pewnie jeszcze nadal jest jakiś element samouczko podobny, więc tak, nie ma co się dziwić. W ogóle nie mogę się doczekać, kiedy będę mógł przetestować inne bronie, bo... No nie kłamiąc, widziałem na trailerach trochę innych broni, przy czym trailerów też za dużo nie oglądałem tam. Niecałe 2 minuty mnie już kupiły. No tak. Jak już mówiłem, myślałem, że może coś jest związanego z Foragerem, bo w sumie właśnie te materiały, zbieranie, rozwalanie wszystkiego... Kojarzymy się właśnie z Foragerem, chociaż... Nie wydaje mi się, żeby ktoś tu miał styczność z oboma tytułami, jeśli chodzi właśnie o twórców. Przy okazji jakieś ludzi, możemy z nim pogadać? O! Wow, chcę być... poszukiwaczem przygód, tak jak ty. Ach, szkoda, że mama mi nie pozwoli. Aha. Jaki pojedynczy dialog? Nic szczególnego. Okej, to jest jakieś kowadło i w ogóle skrzynka. Wiecie co, dobra, chyba jakąś gwiazdkę znaleźliśmy większą, ale... To na spokojnie. I właśnie zauważyłem, jak ślepy jestem, przeczytam, żeby używać etykiet w tamtym rogu tu. A, no dobra, teraz przy okazji mam tu jakiegoś... dziadka czy coś. O, szukasz sobie miejsca, żeby stworzyć wyposażenie. Szukaj błyszczących kamieni tam w dziczy. Jeśli błyszczą, uderz je porządnie i dostaniesz trochę materiałów. W kowadle możesz stworzyć bronie i pancerze z materiałów, które znajdziesz. Okej. Jeśli chcesz wybrać na podróży, czy tam po dalej niż Ferrich, nie będę tego tłumaczył i mówię to po swojemu, będziesz definitywnie potrzebował jakichś lepszych ekwipunków. A, znowu jeden dialog. Szkoda, że nie wykorzystaj potencjału na więcej. Okej, jeszcze tu jest jakiś dzieciuch. Widzisz tego starucha tutaj? Wczoraj powiedział mi na temat trochę gadał o statuach. A dzień przed tym i codziennie o tym gadał, okej. Ja wydaje mi się, że zapomina. Ale mi to nie przeszkadza. I zawsze się cieszę, kiedy słuchamy. Te. Patrzy kaczuszki.
Okej, dobra, czyli teraz definitywnie wiem, że nie mogę wpadać do wody naturalnie. Na przykład jak już tu jesteśmy, zobaczmy czy możemy coś wycraftingować fajnego. Więc tak, Shell Blade. Dać mamy Wooden, 40, 2, 7, 60, ty mamy 40, 20, jeszcze jakiegoś bida, 3, 40 i range 0. I tutaj to byłoby na... Melee, jak to tak zwał. Oporek 35, 3, 6, 150, a tutaj mamy 38, 5,5. Okej, okay. Czyli możemy wziąć toporek albo mieczek albo kostur. Widzę, że to są broń do walki wręcz. Ciekawe, to też jest wręcz, tu jest rzucana, a tu jest magiczna. Dobra, zacznijmy od stworzenia patyka magicznego, bo chcę sobie to zobaczyć. Działa. Okej. Okay. Takie pociski, fajne. Nie wiem, czy powinienem craftić wszystko, ale wiecie co? Wezmę i craftę jeszcze toporek, bo chcę zobaczyć naprawdę różne bronie. Aha, i tutaj po prostu rzucamy siekierkami. Nie wiem, czym to się ma różnić. Poza tym, że jeden jest szybszy, drugie wolniejsze. Przy okazji, tylko czy ostrze wymaga tyle samo. Zobaczymy, jeśli tak, to może też i wycraftę, jeśli nie, co? A jeśli nie mogę, a mogę, dobra. To wycraftimy wszystko w sumie. Tylko zbrojki, nie? I teraz Shell Blade. A, dobra, czyli to jest na po prostu krótszy zasięg, ale nadal trochę dystansu jest. Dobra, fajnie. Nie ten przycisk. W takim wypadku, co ściągnęmy to wszystko. To jest jakiś krwawień, dobra. To może zostawię. Na wszelki wielki to. Tam to pizza, do widzenia. Wow, zobaczmy w ogóle, co się tu jest dalej, bo... Gierka mnie póki co naprawdę zachwyca. Powiem szczerze, nawet do tego stopnia, że jestem skłonny kupić sobie ją na Steamie. Jak tylko jakieś pieniądze przyjdą. Żeby nie siedzieć tylko zależnym od Game Passa. Nie ukrywam, wiele gier, które wydają mi się naprawdę porządne, piękne, fajne i godne uwagi, to ja potem po prostu wykupuję sobie z czasem. Najczęściej jest to wtedy, kiedy z Game Passa zostałem wyrzucone, ale no. To mogę kupić wcześniej. A teraz mniejsze z tym, pogadajmy z dziadkiem kolejnym. Te święte fontanny są nawet starsze ode mnie. Tak, widać. Pominają nam, że nieważne jakie trudności będą przed nami, zawsze będziemy chronieni przez naszych overseers, czy nie wiem, naszych nadzorców, czy coś takiego. Kiedyś były plotki, długo przed moim czasem, że jeden z nich... o nich przysyłających prezenty do naszego świata, żebyśmy byli bliżej ich. Ja nie jestem pewien, czy w to wierzę osobiście, ale myśl o czymś takim gdzieś, że naprawdę nas dbają, naprawdę dodaje mi to poczucie bezpieczeństwa i zepsułem, bo zmieniłem zwykłą grę. Okej. Okay. Co my tu mamy? Skrzynkę. Okay. W wypadku... Widzę te rzeczy od podłoża po prostu. Teraz zobaczę, toporek też jest szybszy od nożyka. Tak, delikatnie szybszy. Ale dobra. Jak wiem, jak już mam bronić z bliska, to wezmę sobie nożyk. I idziemy. Zobaczmy, czy można tu jeszcze jakieś kołpy? Chyba nie. Dobra, zresztą to są tylko puste asety póki co. Na sam koniec nie ma tu już nikogo, więc możemy iść dalej. Jej, możemy iść pogadać. Używam oczywiście fontanny najpierw. I co tam będzie dalej dla nas? Zobaczymy. Okej, okay. Jest blód. Widzę, że jest znacznie więcej. Jeszcze jakieś takie dodatkowe jakby rozbłyski. Co to za gwiazdka była? Okej. Okay. Chyba się nie dowiem, co to za gwiazdka. Dobra, teraz tutaj. Super. Kamyk? Nie, tego kamyka nie mogę. Dobra. Schowałem, trudno. Bo gdybym nie schował, tak mówiąc szczerze, żebym nawet wziął sobie siekierkę, żeby popalczyć wszystkim po kroku. Okej, okay, krwawienie widzę, że jest naprawdę skuteczne na te slajmy i to dużo bije. Przy okazji chyba bym musiał trochę zredukować trzęsienia ekranu. Okej, okay, czyli to coś też było groźne i chciałbym zdobyć. A zanim coś, co tak, z tym shake'i. Połowy, niech będzie. Okej, okay, super. I tak. Kolejna fontanna. Dziwnie blisko.
Naprawdę dziwnie blisko tych wszystkich miejsc są te fontanny. Okej. Skoro opróbuję fontannę, to tu nawet nie będę się powstrzymywał. Można iść dalej albo wejść do jakiejś podziemi. No oczywiście, że idę do podziemi i idę do swoją śmierć. Kip, czy można powiedzieć warownia liczyn, czegoś tak, czy to było liczyn kip? Dosłownie, warownia liczyn. Co my tu mamy? Jakiegoś klucza potrzeba, którego oczywiście nie mam. Milion różnych rzeczy tu mamy. Zobaczymy, dokąd to będzie prowadzić. O nie, wróg! Łucznik! Dobra, do łucznika lepiej nie podchodzić chyba. Okej, chyba rozumiem. Chyba te gwiazdki po prostu zwiększają obrażenia? Teraz dajemy magiem przez jakiś czas, czy coś tego typu? Okej. No, na to wygląda, ale pewnie nie jestem. Dobra, resztę rozwalmy z banka, skoro i tak już tutaj ogarnęliśmy, co trzeba. Szkoda, że to wraca. Nie ma takiego poczucia spełnienia. I okej, kolejni wrogowie, tak, glutki, super. Ja bym kiedyś wytłumaczył, gdzie te gwiazdki inne takie. Okej. O nie, nie, nie. Otrzymałem obrażenia, no nie. No nie, 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 nie. Nie, nie mogę na to pozwolić. Tak otrzymać obrażenia w jakiś sposób. A. Miedziany skarb. No, okej. Jeszcze czy to wszystko? A, czyli trzeba jakiegoś klucza, którego oczywiście nie mam. Nic z tym nie zrobię. Szkoda. Dobra, w takim wypadku przynajmniej zwiedziłem co mogę i nie będę miał wyrzutów sumienia, że polazłem dalej. Okej, wszystko fajnie, tylko... Jak na moje... Gra ci trochę na tym, że nie tłumaczę niczego i... To nie było, to są zalety bardzo wielu gier, że trzeba samemu się domyślać nawet najistotniejszych rzeczy. To super one. A tutaj trochę czuję się zagubiony, mogę oczywiście iść przed siebie, tak zwiedzać, bić wszystko, tylko... Czy to się przypadkiem nie mija z celem? Bo wiecie, mówiąc szczerze, skąd mam wiedzieć, że to jest dobry kierunek, że to co robię w ogóle ma jakikolwiek sens? Więc jeśli no... Gra o tym nie informuje, jedne co wiem to to, że muszę mieć lepsze wyposażenie. De facto już sobie zrobiłem po części. I... No, że jakieś coś tam mnie wzywa i jestem... Nie wiem po co mnie, ale wezmę, czym by nie, i... Wielki slime, okej. O nie, dostałem wrażenia, niedobrze. Okej. Znowu dostałem. Bardzo niedobrze. Ale okej, nie ma co się przejmować. My to wygramy, wygramy to. Mówię to mam. Mimo mojego lamienia, mam doświadczenie w Dark Soulsach. Ganżynie i innych grach, jakoś sobie poradzimy. Mówię to wam. Musimy. A teraz pi, dobra, dobra, dobra. Okej, czyli wniosek następny, który nie leczą do pełna. Okej. I okej. Okej, jeśli będzie drugiej fazy, to dokończę to właśnie z naszyka. Jakaś eksplozja. Boom. Światełka, dymy. Podniosłeś pojemnik na życie. Maksymalne HP się podniosło. O pół serduszka, okej. Okay. A tutaj? Aha. Podniosłeś sercową kończynę. Zwiększa szansę na podnięcie serca z progów. Okej. Okay. Przyjemne. A to nie do końca ogarniam, co tu się dzieje i w ogóle, ale tak, przyjemnie. Fajnie, że się udało i w ogóle. I proszę, moje nawet gadanie, że poradzimy sobie, nie było takie nadaremne. Naprawdę sobie poradziłem. A teraz bierzemy nożyk szybko. Mamy lokację, idąc dalej na zwiady. Nie wiedząc, co ze sobą zrobić, jak już wspominałem wcześniej. I tak, definitywnie warto mieć ze sobą jakąś broń, nawet niech ona mało bije, ale bardzo szybko, przyjemniej się będzie zbierał takie materiały. I co, tak? Metale, super. Szkoda tylko, że nic z tym metalem nie mogę zrobić. W ogóle to krwawienie tak do końca działa. Bądź szczerze, widzę, że jakieś coś tam ponoć ma w sobie, ale... Że niby coś ma, to nie widziałem jeszcze żadnego efektu u niego. Tam nie widzę różnicy pomiędzy bronią wręcz magiczną, a dystansową. Że tak,
Wręcz to chyba na całej długości pocisku zawsze tego jakby go atakuje. Dystansowo to jest po prostu pociski, które lecą tam, gdzie jest pocisk, tam zdaje. Magiczne się odbijają delikatnie. No chyba tylko tyle. No dobra. Pewnie jakiś skarb tu jest. Tym razem co dostaniemy? A to było coś fajnego, jest to drewniana dzida. 60, 2, 80, penetracja zbroi 2 i jeszcze jakiś efekt. Okej, dygacz. Prawda, drewniana dzida, więc pewnie nie jest niczym potężnym, ale tak. I aktywuj. Co? Dobra, polazłem gdzieś, nawet nie wiem gdzie, po co, na co i jestem. Nawet nie wiem o co chodziło. Teraz coś robię. Okej. Aha. Czyli nie mogę dostać obrażeń i muszę podnosić to coś. O, niedobrze. Okej. Tam jest wyjście, dobrze. Już zaczynam to rozumieć. Zaczynam to rozumieć. Nie wiem, jaki jest sens tego dalej, oczywiście. Ale tak, ale najważniejsze, że to zaczynam rozumieć. Dobra, i cokolwiek to jest, to co zaliczyłem. Okej, czyli teraz są dwa. Super, po prostu, super. Co, niedługo rzucą trzy. I trzy. To jakiś sens tego. Właśnie o tym mówię, że ta gra nie tłumaczy swoich po prostu sensów. No, i oczywiście teraz dobra, czyli zawsze powracam do najdalszego stopnia, do którego dotarłem. Okej. Dobra, to chociaż tyle, że nie trzeba wszystkiego zawsze od zera robić. Okej, dostałem coś i co to jest? Niebieska wstążka. Zdobywaj dodatkowe serca ochronne, co? Aha, to są jakieś takie akcesoria. Trzeba aktywować, żeby je dostawać. Okej, nawet nie wiedziałem, ale dobra. Dobra. Teraz już przynajmniej wiem. No to jak, tak jeszcze można wcześniej pójść. Co to jest? Zebrałeś przedmiot, mega śliwkę. Jest to materiałem, okej. I szczerze nie wiem, czy chcę iść dalej. Parrish. A, to chyba miasto, o którym tam wspominał. Parrish. Okej, czyli to jest taki... O, fajne, skrzynki się przynoszą. Czyli tutaj był taki pierwszy obszar. O, dobra, już chyba widzę, bo to ulepszać sobie tymi miksturki, tymi śliwkami. Dobra. I co, tak? I jest jakaś mapka? Jest. Okej. Dobra, czyli te tereny mogę zwiedzać tak dowolnie. Zaraz zobaczymy. Chodzi, co jest w ogóle? Aktywuj. Jakiś nowy bank. Tam możesz przepływać do 2000 sztuk złota. Okej, wydaje mi się, że można się przydać usługi bankowe. Aha. Okej, dobrze. Czy to nie jest bolesne, tak utracić swoje ciężko zarobione pieniądze, gdy upadniesz w bitwie? Nie przejmuj się już ani trochę dłużej, obcy. Możesz zostawić swoje złoto tutaj. I będzie bezpieczne, nieważne jak sobie będziesz radził w bitwie. Ale mogę trzymać tylko trochę, więc... Mamy ogólnie dużo więcej banków na świecie. Poszukaj ich, żeby móc trzymać jeszcze więcej złota w bezpiecznym miejscu. Więc chcesz dokonać depozytu? Okej, czyli tu... Rozumiem, można tylko odkładać pieniądze? A co jeśli chcę wyciągnąć pieniądze? Podoba ci się moja kolekcja akcesorii i skarbów? Oj, dzieciaku. Nie wątpię, żebyś był w stanie sobie pozwolić na najtańszy element mojej kolekcji. Tak czy siak, nie są na sprzedaż. Jestem kolekcjonerem, jak widzisz. A teraz, dzieciaku, jeśli znajdziesz jakikolwiek skarb podobny do tych moich,
proszę, przynieś je do mnie. Dosyć dobrze za nie płacę, jeśli wiesz. A coś tego typu to było? Okej, teraz. Co? Potencjalnie? Zobaczmy, co mamy tutaj. Nie jesteś stąd, czyście? Znaczy, że jesteś podróżnikiem. Jestem pewien, że nie muszę ci mówić o niebezpieczeństwach za tym miastem. Ale może twoje... moje towary przydadzą się podczas swojej podróży. Co to możemy kupić? Okej. Okay. Magiczne obrażenia plus 10%. Tutaj 5%. I obie jednobronne, obrony. To jakaś księga, która bije mało i jest bardzo szybka. Ma dosyć duży zasięg. Chwala. Wezmę szczerze. Chcę sobie zobaczyć, jak to działa. Aha! Wielki spam kul ognia. Okej. Dobra. Tak jak sobie to kupię, później zobaczymy, co dalej. O, witaj, maleńki. Pozwolisz, że zobaczę te eliksiry, które masz ze sobą? Ach, tak. To była recepta, którą dosyć dobrze znam. Znam parę sztuczek, które pozwalają wzmocnić działanie takich leczniczych nalewek. Przenieś mi jedną mega śliwkę, a ja się tym zajmę. Okej. A, więc masz tą mega śliwkę. Wydaje mi się, że mam wystarczająco ich dużo, by rozpocząć. A więc pozwól, że zajmę się swoją magią. Wygląda mnie na jakąś żabę. Wrzuca śliwkę, miesza i... I się udało, jej, mam ulepszenie. Lecząca nalewka poziom pierwszy. Okej, dobra. Czyli do banków można wkładać pieniądze, jedno są już bezpieczne i możemy z nich korzystać, okej, warto wiedzieć. Zresztą mi to było oczywiste, patrząc na co ile miałem, że tam wsadziłem i nadal mogłem to wszystko zrobić. Dobra. Okej, kurczaki są nieśmiertelne, przynajmniej tyle. Ma ja coś nad twarzą, więc chyba to jest istotna postać. I tak, póki co jeszcze pogadajmy z nim. Całe gadanie o bandytach powoduje, że mieszkańcy tutaj wydaje się dosyć niebezpieczne. I znowu zrobiłem to samo co wcześniej. Wydaje mi się, że będę musiał się spakować i wrócić do team... do drewnianej studni, czyli Timberwell. Jeśli to się utrzyma. Okej, a tutaj? Potrzebujesz zapasów? Czy coś można kupić? Broszka rubinowa. 250 złota, zajmuje dwie i zwiększa obrażenia wręcz, magiczne i... pasowe, okej, fajne. Definitywnie tutaj kupujemy takie rzeczy, ale póki co, no, jak mówię, chcę sobie trochę pogadać z ludźmi. Znowu być młodym. Kiedy chyba byłam prędzej w twoim wieku. Spędzałam swój czas w Duskrake, czym Kraków w sumie. Jeżdżąc na... Grzbiecie wielkich bestii. Zawsze to je denerwowało. Dobra. Trochę pogadaliśmy, to teraz pora wyruszyć. I zobaczmy, co my tu mamy. Pierwsza rzecz to jest... Tomb of Flame. Niepotrzebnie wydawałem pieniądze. No cóż, tak to jest, jak się chce szybko. Uwaga, jak działa podpalenie? Nie wiem. Ale wiem, że ta książka tak szybko bije, że jest na pewno przyjemna. Dobra, więc już sobie zostawię i będę zwiedzał. Przy czym to sobie zwiedzimy jeszcze parę miejsc tutaj, tak na długości. Ale tam dalej póki co nie chcę iść. Wydaje mi się, że tam mogą być już naprawdę niebezpieczne tereny. A póki co, no. Mało się kończy czas na odcinek, więc... Po prostu żal by było. Okej, okay, dobra, przy okazji jeszcze zauważyłem ciekawą rzecz, jeśli chodzi o włócznie. Włócznia kilka ataków naraz wypuszcza. Chciałem, że to tylko wiecie, graficzna reprezentacja, a tutaj proszę, wszystkie są naprawdę tak naraz. Księga tamta fajna. Ale włócznia wydaje się być ciekawsza, póki co. I otwieramy, uwaga, uwaga, co my tu mamy? Drewniany bumerang. Okej. Okay. Jest to broń dystansowa, 55, 1,5, 100. A, no to słodzi, że tym bumerangiem sobie po prostu musi wrócić i użyć ponownie.
Spoko, fajne sprawy. Coś tym przejmujmy. Zamiast tego weźmy włócznie i dźgajmy wrogów ile wlezie. I wieloma atakami naraz. Próbując przy tym może nie umierać. Nie wiem, czy jest to protection hard nadal. Bardzo myślę, że to jest jakieś niebieskie serduszko, które mamy dodatkowo. Ale no. Fajnie byłoby mieć czego więcej. I dobra. Widzę tutaj te brony, mnóstwo pocisków. I tak, ta grafika pocisków naprawdę przypomina mi nuklearnego trona. Chociaż już jak mówiłem, dużo takich przyrównań było dzisiaj. Nie wiem na ile są one prawidłowe. Ale mniejsza z tym, póki co. Kolejna skrzynka i co my tu mamy tym razem? Wow! Szapka łucznika. Jedno brony i 10% do obrażeń dystansowych. Ubiorę, ale nie zmienia to tego, czego będę używał w dalszym ciągu. Nie są to wystarczająco duże bonusy, żeby to miało aż taki wielki sens. Chociaż z drugiej strony tak złupić teraz? A odmianę mogę, czemu nie. Wiecie, dopóki tak się nie zadeklaruje, że gram, nie wiem, łucznikiem, nie wiem, wojownikiem, magiem, coś takiego, to mogę używać wszystkich rzeczy. Też ze wszystkich, tak szczerze, to najbardziej mi się podoba włócznia. Dużo słabych ataków naraz. Jeszcze ta delikatna penetracja pancerza. Jak to ma do końca działać, to nie wiem. Ciągle już klikam. Ale no. Podoba mi się po prostu jej działanie, więc tak. Chyba z niej głównie będę korzystał na obecnym momencie. W ogóle fajnie by było, gdyby się okazało, że nagle możemy craftić już bardziej zaawansowane rzeczy sobie w tych stoiskach w tym drugim mieście. Wiecie, jakąś taką lepszą włócznię czy coś. Fajnie by było. A póki co, wbijmy tutaj wszystko i zobaczmy, jak to wyjdzie. I tak jeszcze ogólnie mogę powiedzieć, jak tak gram. To jest dosyć dużo rzeczy, otrzymując obrażenia. Ale nie jest aż tak strasznie źle. Co pozwala mi stwierdzić dosyć, powiedzmy pewnie, że gra jest dużo przystępniejsza i prostsza niż to miało miejsce właśnie w Ganjinie nuklearnym czy innych grach tego typu. Poziomy może być porównywalna do Fragera, może nawet delikatnie trudniejsza. I dobra, widzę to miejsce, spokojnie, tutaj wrócimy za chwilę. Ale na zakończenie chciałbym właśnie spróbować się z challenge'em kolejnego tego takiego. Zanim wiecie coś. I tak, póki co właśnie bijmy jeszcze te gluty, zwiedzajmy, zbierajmy. Jaśmy się życiem i byciem młodym. Jak to nawet postać nam mówi. I no, w sumie jeszcze trochę gubię w tym, co chcę powiedzieć. Ale mogę tak powiedzieć tylko tyle. Naprawdę, grałem dzisiaj, gram w sumie zaraz nawet. I bo pora, o których nagram, pewnie już daje znaki. Ale tak, gram, super się gra, przyjemne, łatwe. I co? I mam tyle. Osobiście poleciłbym wam też spróbować, jeśli macie do wydania co $15, nie pamiętam ile to jest, jak równoważność zwykłych na Steamie. Albo innych platformach, bo szczerze wiem tylko, że to jest na platformach właśnie typu Xbox i na Steamie. Co do innych nie jestem pewien. Chociaż jakoś wydawcą jest Humble Games, to pewnie ostatecznie trafi na większość platform dostępnych. Pewnie jest to na Switchu. No to zmieni, bo wiem, że oni też lubią Switcha. A teraz bez zbędnego gadania, bo odcinek już tak długo trwa, idziemy na challenge'a ostatniego. I po jego zaliczeniu pożegnamy się na dzisiaj. Podobnego, może inne trochę. Uwaga, uwaga i... Okej, ten dużo szybciej wypuszcza pociski. Ciężej będzie raczej sobie z tym poradzić. I niezależnie od mojej pozycji. To daje mi trochę może przewagi nad tym wszystkim, bo tamte, wiecie, były relatywnie do mojej pozycji. Tutaj one niezależnie sobie jeżdżą po prostu, wpływając swoje pociski. Może nie jest aż tak źle, jakby mogło być. Okej. Chociaż, nie ukrywam, fajnie byłoby mieć pod jakimś przyjemniejszym klawiszem. No tego, no... Dasha. Shift nie jest może daleko, ale do najprzyjemniejszych to nie należy. Dobra, teraz do końca z trzema. A nie, dwa, tylko że jeszcze szybsze. Ej. Już się boję tych trzech, jak będą. Jestem pewien, że tutaj też ostatecznie będą musieli zarzucić trzy. Tak łatwo po prostu nie odpuszczą. Chociaż, może... Nie! To już koniec, co zrobiliśmy? Zakrzywiacza strzał. Ataki dystansowe zakrzywiają się w stronę wrogów. Za dwa. Okej. Czyli mamy już pierwsze przedmioty takie stricte związane ze stylem gry konkretnym. Ale tak, jak mówiłem,
raczej teraz się tym nie będę przejmował aż tak. I cóż, na tym zakończę epizod. Powrócę sobie jeszcze do wioski, ewentualnie zobaczę, co tam można szybko kupić, inne takie sprawy, ewentualnie jeszcze właśnie tutaj się pobijemy wspólnymi siłami z tymi przeciwnikami. I cóż, to było naprawdę już na tyle, w następnym odcinku zwiedzimy jeszcze ten korytarzyk i inne takie. A póki co, no naprawdę dziękuję wam bardzo, no i trzymajcie się, hej, hej!